to, ale właśnie załatwialiśmy rzeczy niezbędne do przeprowadzki. Rzeczy niezbędne do tego, żeby studiować w Holandii. Jest Maciek, jestem ja. Nie wiem, jakie to jest dziwne uczucie, takie... Dobra, przechodzimy do poważnego pakowania. Biorę tylko ze sobą plecak, żadnej walizki, żeby mi było prościej to wszystko przejechać. Także plan jest taki, żebym się spakowała w ten plecak, w tą torbę, no żeby mieć tutaj dokumenty i wszystko. Plus, mój kreatywny pomysł. Wykorzystam jeden z moich lifehacków i użyję Jaśka, a do środka chcę wstawić po prostu ciuchy. Ciuchy są miękkie, więc to też nie jest aż taki wyzysk tej linii lotniczej. Nie wiem, mam nadzieję, że Ryanair mnie nie pozwie. Chociaż nie będę tego oglądać. Z takich ciekawych rzeczy, co biorę ze sobą, to powiem wam, biorę jakąś taką szczoteczkę. Strasznie mi się podoba, jak kupowałam coś w Notino. Dostałam ją za darmo. Ja mam taki, jakby bardzo doceniam darmowe rzeczy. Maciek i moja mama chyba najlepiej o tym wiedzą. Ja jakby lubię, jak coś jest za darmo, to ja to tak, jakby no, wzrusza mnie to, więc ta szczoteczka darmowa jest piękna i jakby... Niesamowicie mi się podoba, plus jest biało-czerwona. Polski akcent w mojej podróży zdecydowanie jedzie ze mną. Z takich rzeczy też, co myślę, że realnie mogą się przydać, jest taka parownica z Philipsa. Ona jest, jej plus chyba największy jest taki, że jest malutka. Ja już ją testowałam z moimi rodzicami i ona super działa. Tutaj z tyłu ma taki, teraz oczywiście nie wzięłam, ale taki zbiorniczek z wodą. Można nalać wody nawet z kranu albo przefiltrowanej, tak się robi ciu, 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 ciu. I rzecz już jest prosta, no i właśnie jest taka mega kompaktowa. Biorę też tran. To nie jest reklama, ale taka w sumie ciekawostka. Jak teraz byłam na obozie, opiekowałam się dziećmi jako opiekun. To wiecie, no tam się wiadomo mniej śpi, więcej się pracuje i tak trochę inaczej to wygląda tryb życia. Też była inna dieta, jadłam mniej, mam wrażenie, warzyw, bo tam po prostu było trochę mniej warzyw. I rozłożyłam się, znaczy no nie rozłożyłam się, ale źle się czułam. Zachorowałam i miałam taką potrzebę, żeby kupić sobie tran, może jakoś nie biorę tych tranu, jeśli już to biorę żelazo i witaminę D. No ale właśnie wziąłam ten tran i jakby od razu wyzdrowiałam, bez tych wszystkich takich gripexów i tak dalej, więc jakoś tak wierzę w to, co mi organizm podpowiada, więc tran. Biorę też mój kubek do yerba mate i yerba mate. Dobrze się czuję po yerba mate. W sumie aż tyle więcej rzeczy nie mam. Też za dużo by się więcej pewnie nie zmieściło tutaj. No plus oczywiście podusia pełna ubrań, którą muszę jeszcze tutaj spakować. To może się wydawać śmieszne, ale jakby niech pierwszy rzuci kamieniem ten, który jechał na studia z jednym plecakiem, okej? Okay? A okej, okay, nie ma takiego, no i super. Właśnie jestem w moim pierwszym takim własnym mieszkaniu. Good window, nawet 3 okna, ale jakby... To wierzę, słuchajcie, tam jest ze mną kuchnia, to jest moje łóżko, to jest moje biurko. Jest jeszcze wszystko w takim totalnym bałaganie. Dostałam od nich w ogóle cały sprzęt, jeśli chodzi o kuchnię. I dostałam taką patelnię, którą zawsze chciałam mieć, bo nie wiecie tego, ale już się dowiecie. Ja się specjalizuję w takich makaronach chińskich. Dostałam też garnek, płyny tutaj do zmywania do wszystkiego i dostałam coś. Zawsze tego chciałam spróbować. To jest taka rzecz, że wiecie, że zapominacie o tym, że o tym marzycie i o tym marzycie. Takie jakieś bolero do wody rzeczy. Zawsze to chciałam spróbować, zawsze po prostu. Wszystko przyszło w takiej torbie. Dostała torbę i poduszkę. Jeszcze tego nie otwieram wszystkiego, ale muszę. Poszewki z jerseyu, cokolwiek to jest jersey, to mi się kojarzy z taką koszulką mam. O nie, leciał mi komar. Wiedziałam, że nie wolno otwierać okien. Ścierki! To jest taka ścierka, taka. Ale też dostałam na przykład taką ściągaczkę, odsączaczkę. Nie wiem, jak nazywacie. Nie wiem, co prawda, po co, bo nie mam szyby pod prysznicem, ale gdybym miała pomysł, to myślę, że bym na pewno używała. Narzędzia w ogóle kuchenne. Typu takie, że wiecie, że pewnie nie użyjecie, bo z czarnego plastiku, więc to chyba trochę takie niezdrowe, rakotwórcze. Nóż. Nóż akurat mega mi się podoba. Sztućce. Mop. A. Mopa. Chipsy o smaku, znaczy chipsy zrobione ze słodkich ziemniaków, z batatów. Taką deskę. Deskę z takim tutaj oczkiem. O, bieraczkę. Do marchewki. Okay, you got my happiness.